Chwała Bogu. Wiecie, kiedy tak zastanawiałem się nad tym, co też tutaj było mówione, i tak zadałem sobie pytanie, w jaki sposób ja mogę zadbać o wierność? W jaki sposób to można w ogóle zrobić? Wiecie, wielu ludzi na tej ziemi mówi, że jest wiernych. Ale na czym się to kończy często? Wiecie, ja myślę, jestem przekonany w Panu Jezusie, że jedynie ten, który trwa w Jezusie Chrystusie, może być wierny. Tylko ten. Nie ma człowieka, który mógłby nie trwać w Jezusie Chrystusie i być wiernym. Nikt z nas, jeśli nie będzie trwał w Jezusie Chrystusie, nie może być wiernym. Te słowa, wiecie, tak jak kiedyś popatrzyłem na to, zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Wiecie, wiele razy też słyszeliśmy o tym. Mieszkaj w Jezusie. Należ do Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to, kiedy człowiek wybiera właśnie mieszkanie w Jezusie Chrystusie, należenie do Niego, chodzenie z Nim, to wtedy jedynie może dbać o wierność. Tylko i wyłącznie wtedy, wiecie, naprawdę niech Pan pomoże dla mnie i dla Ciebie właśnie. Zresztą ten następny też werset. Rozkoszuj się Panem. Tylko ten, który mieszka w Jezusie, tylko ten, który należy do Jezusa Chrystusa, tylko On może się rozkoszować. I następne słowa, które też tutaj są powiedziane, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Tak, wiecie, kiedy zastanawiałem się też nad tym, to ludzie na tej ziemi pragną różnych rzeczy, naprawdę różnych rzeczy. Jedni tego, drudzy tego. Ale o czym tutaj mówi Słowo Boże? Tu Słowo Boże mówi wyraźnie o tym, że da Ci, czego życzy sobie serce Twoje, ale Twoje serce, które już jest w Jezusie Chrystusie. Bóg napełni tym wszystkim, co jest potrzebne. Jak wielu ludzi, którzy by myśleli, że ich cielesne rzeczy nie znajdą tutaj poparcia. Wielu myśli, że ziści się coś cielesnego. Nie, tutaj nie jest mowa o tym. Kiedy mieszkasz w Jezusie, kiedy dbasz o wierność w ten sposób, że należysz do Jezusa Chrystusa, tylko i wyłącznie wtedy Twoje i moje serce jest przemienione. Twoje serce pragnie właśnie tego, czego pragnie Bóg. I dlatego tak jak zadawałem sobie te pytanie, w jaki sposób ja mogę dbać o wierność, to tylko i wyłącznie należąc do Jezusa Chrystusa. Bo każdy, który nie należy do Jezusa Chrystusa, usnie szybko, jak trawa. Te dni nasze szybko przelatują, przecież sami to widzimy, naprawdę wiele nie trzeba. Nieraz z ludźmi, z którymi się spotykamy, czy gdzieś w pracy, czy gdzieś tam, dzisiaj są, jutro już ich nie ma. Dużo nie trzeba, to też nam i też nasz brat też powtarza często. To ciało nie jest jakimś mocnym ciałem. Dlatego jak ważnym jest dla mnie i dla Ciebie, wiecie, naprawdę, tylko Jezus Chrystus może pomóc mi i Tobie. Właśnie należy do Jezusa Chrystusa, zaufać Mu. Kiedy Mu zaufasz, to wtedy jesteś w stanie czynić dobrze. Kiedy w Nim mieszkasz, wtedy człowiek jest w stanie dbać o wierność. W ten sposób. Wiecie, w Nowym Testamencie też wiele razy czytamy o tym. Wierny Bóg, wierny Bóg, wierny. Ten wierny właśnie, ten, który okazał się wierny. Jezus Chrystus całkowicie pokazał wierność. Na czym ona polega? Jak ten, który wypełnia wolę Ojca, jak ten właśnie jest w stanie być wiernym. Chwała Bogu za to, wiecie, że Jezus Chrystus potrafi, choć nieraz jesteśmy tą twardą gliną, naprawdę twardą gliną i potrzebujemy zmian, potrzebujemy pracy Jego. Ale chwała Bogu za to, że właśnie kiedy należysz do Jezusa Chrystusa, kiedy pragniesz Jego działania, kiedy pragniesz Jego pracy, kiedy poddajesz się Mu. Wiecie, nikt z nas sam z siebie, gdyby próbował sam z siebie jakoś to zrobić, nikomu z nas by się nie udało. Dlatego chwała Bogu za to, że przyszedł Jezus Chrystus, ten wierny, prawdziwy, który pokazał, na czym polega ta wierność. Jak dbać o tą wierność. Że ten, który przyszedł i dał nam możliwość poznać. Że dzisiaj ja do Niego mogę wołać. Że ja dzisiaj mogę właśnie do Niego wołać. Panie Jezu, proszę Cię, pomóż mi, naucz mnie. Naucz mnie właśnie dbać o tą wierność w odpowiedni sposób, nie w zły sposób, nie w jakiś swój wymyślony sposób. Naucz mnie, Panie Jezu, rozkoszować się Tobą. I też, Panie Jezu,
Daj, żeby moje pragnienia były takie, jak Twoje są pragnienia. I wtedy te słowa, które tutaj czytamy właśnie, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Cielesne serce życzy sobie zawsze tego, co cielesne, a duchowe serce, ten człowiek duchowy życzy sobie tego, co duchowe. Nie da się tego jakoś połączyć, nie da się. Dlatego w każdym z tych aspektów my potrzebujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa i chwała Bogu za to, wiecie, żeby zaufać Panu, my potrzebujemy Go, żeby On nam pomógł Mu ufać. Bo często człowiek może mówić, ja ufam Ci, Panie Jezu, ja ufam Ci, a często sam po prostu walczy i sam jest w stanie bardzo dużo zrobić wbrew. I tak samo dbanie o wierność. Tylko Jezus Chrystus może mnie uzdolnić i każdego z nas uzdolnić do tego, żebyśmy byli wierni Mu. Tylko On. Dlatego tak ważnym jest właśnie, należy do Niego mieszkać. Mieszkać w tym kraju. W tym kraju, do którego zostaliśmy powołani. Sam Jezus Chrystus mówi, wiecie, tak też mi się skojarzyło z Ewangelii Jana. Tutaj w Ewangelii Jana. Z tego 15 rozdziału. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą matrość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Jezus Chrystus tak wyraźnie mówi do każdego z nas, jeśli we mnie trwać nie będziecie w stanie wydać dobrego owocu. Czynić dobrze to jest dobry owoc. Być wiernym to jest dobry owoc. Tylko ten, który należy do Jezusa Chrystusa, który trwa w Jezusie Chrystusie, tylko ten może taki owoc wydać. I wiecie, tak i dla mnie i dla Ciebie, tak ważnym jest właśnie trwać w Jezusie Chrystusie. Bo jeśli trwamy w Jezusie Chrystusie, mieszkamy w kraju, dbamy wtedy o tą wierność. To On nas uzdalnia do tego. To nasz Pan Jezus Chrystus może mnie uzdolnić i Ciebie uzdolnić do tego, żebym właśnie taki był. Że w moich zabiegach, w Twoich zabiegach to się nigdy nie uda. To się po prostu nigdy nie uda. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic beze mnie nie możecie uczynić. Wiecie, tak jeszcze można by było to odnieść do tego, co jest na początku tego psalmu napisane. Bo usną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Czy ktoś szczepiony w Jezusa Chrystusa mógłby zwiędnąć? Czy ten, który czerpie soki z Jezusa Chrystusa, który jest szczepiony w naszego Pana Jezusa Chrystusa i z Nim jest złączony, czy ktoś taki uschnie? Czy ktoś taki zwiędnie? Nie, ktoś taki nie zwiędnie. Pan będzie go napełniał i prowadził. Dlatego, wiecie, ta z jednej strony informacja, tak wspaniała informacja, trwaj w Jezusie Chrystusie, wtedy będziesz w stanie, ja i Ty, tylko wtedy będziemy w stanie dbać o wierność i rozkoszować się Nim. To nam będzie sprawiać przyjemność, ale kiedy człowiek nie trwa w Jezusie Chrystusie, to nie będzie w stanie rozkoszować się Panem. Nie ma szans. Każda inna rzecz będzie zawsze ważniejsza, każda inna rzecz będzie cenniejsza. To swoje jakieś pożądliwości, to coś tam. Wtedy nasze serce nie będzie sobie życzyć tego, czego życzy sobie Bóg. Ale kiedy należymy do Jezusa Chrystusa, kiedy trwamy w Nim, kiedy On może pracować we mnie, w Tobie, wtedy moje pragnienia, Twoje pragnienia, one są zgodne z Bożymi pragnieniami. Wtedy te modlitwy są wysłuchiwane. Tylko takie modlitwy, wiecie, chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, że On to pokazuje, że On może to uczynić. Choć po ciele każdy z nas mógłby powiedzieć, nie Panie, ja się nie nadaję. I chwała Bogu, że się nie nadajesz, bo wtedy właśnie poddaj się Jezusowi Chrystusowi, poddaj się, niech Pan pracuje w moim życiu, w Twoim życiu. Tylko i w tym potrzebujemy też naszego Pana. Dlatego tak ważne jest właśnie to, co tutaj nasz mistrz, nasz Pan Jezus Chrystus mówi. Trwajcie we mnie, a ja w was, trwajcie we mnie. Dałem wam się poznać, trwajcie we mnie. Tak jak mnie poznałeś, tak jak oddałeś mi swoje życie, nie uciekaj z tego miejsca, nie uciekaj. W ten sposób, jeżeli trwasz we mnie, jeżeli należysz do mnie, w ten sposób możesz zadbać o wierność.
Wtedy ja Cię uczynię wiernym, ja Cię uczynię tym, który będzie w stanie wydawać dobry owoc, ja Cię uczynię tym, który będzie dobrze czynił, ja Cię uczynię tym, który będzie się rozkoszował mną. Ja Cię uczynię. I kiedy trwać będziesz we mnie, a ja będę trwał w Tobie, tak mówi Pan Jezus, wtedy dokładnie Ojciec, nasz Ojciec będzie dawał to, czego życzy sobie serce nasze. Ale już serce w Jezusie Chrystusie, nowy człowiek. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę chwała Bogu za to. Z jednej strony wielkie dzięki, a z drugiej strony naprawdę potrzebujemy trzymać się Pana. Bierzemy udział w strasznej bitwie. Ja myślę, że każdy z nas tego doznaje. Potężna bitwa jest, wróg nie odpuści. Jeżeli człowiek gdziekolwiek da jakieś miejsce, gdziekolwiek da jakiś chociaż minimalną szparkę, to jeżeli człowiek nie odda tego Jezusowi Chrystusowi, to wróg przyjdzie i będzie łupał, aż człowiek w końcu puści. Dlatego ważnym jest właśnie trwać w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli dbać o wierność, abyśmy byli właśnie wierni jak nasz Pan Jezus Chrystus. To jest niemożliwe dla ciała, ale wiem, że jest możliwe dla tego, który należy do Jezusa Chrystusa. Że choćby przyszli, nie wiadomo kto by straszył, nie wiadomo co robił, ty nie będziesz się bał, ale będziesz szedł tak jak nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, jak wspaniały nasz Pan Jezus Chrystus był. To jest... Nieraz dla nas aż to się w głowie nie mieści. Nasz Pan Jezus Chrystus z jednej strony był tak stanowczy, tak zdecydowany. A z drugiej strony, może nawet nie z drugiej strony, z tej samej strony, też dawał każdemu człowiekowi możliwość ratunku. Tak doskonale zdecydowany, szedł naprzód. Nie dawał miejsca dla diabła. Z żadnej strony. Nie było takiego miejsca, wiecie, dlatego ja do takiego Jezusa Chrystusa chcę należeć. Niech Pan Jezus pomoże mi właśnie, żebym mógł należeć do Niego, żebyś Ty mógł należeć właśnie do Jezusa Chrystusa, żeby należeć do Niego. Żeby w Nim wydawać owoc, żeby On mógł pracować we mnie i w Tobie, bo tego potrzebujemy. W Starym Testamencie, wiecie, jak się czyta też, to wiele razy jest mówione, też Bóg przemawia. Zbudujesz mi ołtarz, ale z kamieni tych, które nie będą ciosane Twoją ręką. Z kamieni takich, które nie dotykało żadne narzędzie. Z takich kamieni zbudujesz mi ołtarz. Wiecie, jak ważne jest właśnie, żeby poddawać, żeby to Pan mógł pracować we mnie i w Tobie, żeby mógł pracować. Tylko wtedy ja zadbam o wierność i Ty zadbasz o wierność. Sami z siebie moglibyśmy teraz sobie siąść i byśmy mogli analizować, w jaki sposób zadbać o wierność. Nie ma szans. Może i byśmy trafili w jakichś tam procentach, ale nikt z nas nie byłby zdolny, żeby to uczynić. Nikt z nas, ale ten, który trwa w Jezusie Chrystusie, ten, który poddaje się Mu, ten wtedy będzie w stanie to uczynić. Ten, który właśnie w Jezusie Chrystusie szuka pomocy, ten, który u Jezusa Chrystusa szuka właśnie tej siły do tego, żeby zwyciężyć. Wiecie, tak też ostatnio tak poszedłem analizować i tak zastanawiać się przed Panem, przedkładać Mu pewne tematy. I wiecie, kiedy tak sobie szłem i tak zastanawiałem się nad tym, tak w pierwszym momencie przyszła mi myśl. Zadzwoń może do tego albo do tego, porozmawiaj, trochę Ci lżej będzie, porozmawiasz sobie, może coś z tego wyjdzie. A z drugiej strony przyszła mi myśl, nie Panie Jezu, ja chcę szukać tej pomocy u Ciebie. Ja chcę właśnie z Ciebie czerpać. Ja z Ciebie chcę czerpać uspokojenie, ja z Ciebie chcę czerpać mądrość do decyzji, ja z Ciebie chcę czerpać. Pomóż mi, ja nie mówię, żeby tego nie robić, tylko tak gdzieś doznałem właśnie, że chcę do Pana pójść, żeby Pan mi dał mądrość, żeby Pan mnie mógł napełnić. Bo tylko to nas przeprowadzi przez wszelkie doświadczenia, kiedy będziemy należeć do Jezusa Chrystusa, kiedy On będzie pracował w moim życiu i w Twoim życiu. Tego chwała Bogu za to, że On dociera i przede wszystkim On chce nam pomóc, chce mi pomóc, chce Tobie pomóc. Choćby nie wiadomo jaki byłby ciężki stan, choćby człowiek mógł być najbardziej niewiernym człowiekiem na tej ziemi, to kiedy będzie należał do Jezusa Chrystusa, kiedy będzie mu się poddawał, kiedy odda mu się, to Pan jest w stanie z niego uczynić tego, który będzie najbardziej wiernym. Przede wszystkim nie puści się Pana. Będzie wiernie pilnował się tego, żeby należeć do Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za Pana naszego. On może to uczynić w moim życiu, choć wiele razy wróg może mówić, nawet pokazywać Ci różne rzeczy i mówić, że na pewno się nie uda. Że nie ma szans, żeby z Ciebie uczynić takiego człowieka.
Po ludzku tak, nie ma szans. Ale kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa, kiedy Jemu będziesz się poddał, kiedy w Nim będziesz trwał, On to uczyni. On to uczyni w moim życiu, On to uczyni w Twoim życiu. Tylko należ do Niego, trwaj w Nim, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Mieszkaj w kraju. Wiecie, nawet można popatrzeć na ten czas. Wiecie, to nawet widać i w tych czasach. Nawet w tych sprawach takich stricte ziemskich. Jak wielu ludzi opuszcza dzisiaj swój kraj. Jak wielu ludzi. A my jesteśmy powołani do tego właśnie, żeby być w Jezusie Chrystusie, ja i Ty. Tylko niech pomoże mi, Pan Jezus i Tobie, bracie i siostro. Potrzebujemy tego. Amen.